We're out of time, Crane. Shit. I don't know if I can fix this, but I'm sure as hell gonna try. Crane, why do you even give a fuck what happens to these people? You don't belong here. This is just a job for you. I don't want to die here, Crane. Not like this, not helpless. Can I trust you? That is the natural order of things, Crane. Kill or be killed, eat or be eaten. You don't know how much this means, dear boy. To me, to all of us. No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony. Kolejny odcinek z serii Dying Light The Following. Zabijecie mnie, ale dobra, zrobiłem powiedzmy troszkę tego zadania. Mianowicie tak, znalazłem te wskazówki, tak jak już powiedziałem. Pokazały mi się trzy dodatkowe miejsca, które muszę odwiedzić. Ale ja tego na razie nie zrobię. Jestem blisko tutaj tych dziwnych odgłosów. Jako, że plan był taki, zrobimy łowcę skarbów i zabierzemy się za te dziwne odgłosy, bo są po drodze, no to no stety bądź niestety, no ja chcę to zrobić, dziwne odgłosy. Łyknę sobie, bo już to jest drugi odcinek, ale trochę się w poprzednim odcinku nagadałem, wbrew pozorom. Dobra, zbadaj tajemnicze hałasy w parku. Jest coś jeszcze. Jest noc. Widzicie? Widzicie te takie... jakby radary? Radary są to... Jest to zakres widzenia... tych cholernych... Mam nadzieję, że on mnie tutaj nie zobaczy. Czekajcie, ja zgaszę latarkę. A, fuck. A ten płacz dziecka... Ach! Oni są niezwykle ciężcy do ubicia. I nie, no... Kurczę, no trzeba ich bardziej... omijać, aniżeli walczyć z nimi. No ale dobrze. Jak daleko mnie wyrzuciło? Niedaleko. Nawet bym powiedział, że bardzo blisko. O, tu mogę coś otworzyć. A ten odgłos, który słyszycie tam, który nam towarzyszył, to jest odgłos płaczącego dziecka. I płaczące dziecko, moi drodzy, oznacza tylko jedno. Ty, dobrze mnie wyrzuciło? Gdzie ja jestem? Ja jestem tutaj. Padels, Mios, Pio, Pio, Mio. Dobra. Czy ja coś z tym będę robił? Nie, no dobrze. Gdzieś tutaj jest to dziecko. O, widzicie tego śmiecia? On tam jest. Niby mogę się do niego zakraść, ale... Nie! Zatkaj ryj, nie drzyj się tak. Ciekawe, czy to działa. W nocy. Muszę uważać, bo ja muszę tutaj na pewno na dół zejść. Ja wiem, że to będzie krzykacz cholerny. Nie, nie, nie. Tu. O kurwa. To jest na bank ten fagas, który tak drze ryja.
Jest on tutaj. Ja się będę zakradał, kochani. Od razu mówię, osoby, które naprawdę mają dzieci albo są wrażliwe na punkcie pewnych dosyć... Skąd oni wzięli tyle konserw? Rany, to jest kompletnie porąbane. Tak właśnie się jego ten usypia. Masakra. To dziecko tak naprawdę to jest też twór dosyć niefajny. Krzykacz, który no jest wkurzający i to co najmniej. Dowiedz się, dlaczego ktoś gromadził żywność w jaskini, bo pewnie myślał, że to jest zwykłe dziecko. Dobra, sprawdźmy. Mam nadzieję, że mi starczy tutaj, kurczę, powietrza. Bo ja tak trochę nieprzygotowany jestem. O! Panie! Jest zombiak. Dobra, powoli. Gdzie ja jestem? Ty, no nie wiem gdzie iść. Tędy nie. Nie, no tędy nie ma wyjścia, prawda? Tu są same jaskinie. Tędy też mi to nic nie da. Dobra. Tędy. Mam nadzieję, że się nie wracam. Nie, bo tędy nie przypomina mi się, żeby ten... Żebym płynął. Co za chore gówno w ogóle. Zobaczcie, jaki ktoś musiał mieć dryg, żeby to wszystko tutaj postawić. Dobra, gdzieś wylazłem. Gdzie jestem? Czy coś tu ciekawego mam? Tak, wiem, nic nie widzicie, ja też nie widzicie. Znaczy, ja też nie widzę, Boże Święty. Milcze, jak do ciebie mówię, można by było rzec. 35 alkohol. Kurde, znowu woda, no. Dobra, no co, no lecimy. Strasznie mi się to nie podoba. Ale chyba nie jesteście aż tak bardzo źli, że ten... Że wybrałem... O, proszę, ile doświadczenia. Bardzo dobrze. Ale też sporo... straciłem, tak więc... To się jakoś tam równoważy. Jak myślicie, dlaczego tam gromadził ktoś żywność? Pewnie sugerujecie się tym samym, że ktoś myślał, że to jest prawdziwe dziecko, dlatego tam
wrzucał te konserwy, chociaż z drugiej strony to nie wygląda na, wiecie, wrzucane i nieuczęszczane miejsce, tylko tam normalnie ktoś ogarniał to. Tu zaraz mi coś wyskoczy na bank. Tu mi zaraz coś wyskoczy. Hej, posłuchaj. Proszę. Chryste. Kim ty jesteś? Szlach. No dobra, słucham. Tam w środku. To moje dziecko. Nie pozwól mu umrzeć z głodu. Nie. Co? Pozwól mu cierpieć. Aha. No dobra, czyli po prostu to... Chryste, panie. Czyli to po prostu był koleś, który miał mnie po kolei w głowie. Dobra, weźmy sobie tutaj wszystko. Ale dostał bełtem. Ciekawe, dlaczego dostał bełtem. I od kogo? Od ludzi Rice'a? Uźwa, Rice nie żyje, a nadal... Rice to dla osób, które nie oglądały, na pewno nie oglądaliście, bo ja to wtedy byłem taki początkujący. Niemniej jednak Rice to był antagonista z pierwszej części, z podstawy Dying Light'a. I on kierował grupą takich dosyć zbirów, łotrów, można by było rzec. Nie, to tylko ten nowy facet od Jazira. Fajna kusza. Polujecie na coś? A żebyś wiedział. Na cholernego potwora, który kradnie nam żarcie. Oberwał z kuszy, ale zwiał i siedzi w tej jaskini. Nie widziałeś go tam? Pewno tak lepiej. W końcu był ranny. Wiesz, jak to jest. Widzieliście to? Tam. Tam muszę pójść. Dobrze. Czym prędzej? Tylko pytanie, zbadaj dziwne zjawisko. Czy robimy zadanie tutaj, co? Jaskinię ukrytą pod latarnią. Kuźwa, nie wiem, anomalie. Dobra, idziemy tutaj. Jak daleko jest to zjawisko? Tutaj, dobra. Dobra, kochani, jesteśmy z powrotem. Jestem już bardzo blisko tego miejsca, gdzie mam zbadać dziwne zjawisko. Zlecone jest to zadanie poprzez akolitów, a w zasadzie przez akolitów. A więc jest jak my słońce rezi. O, czekaj, tu coś możemy. Śruby zawsze mi się mogą przydać. Najgorsze jest to, kuźwa, że... O, czekajcie, tam jest karetka. Tak właśnie. Z tej strony. Pusty. Na czym polega to się... O! What the fuck? Jak ja mam to zbadać? O, ja pierdolę. Wygląda na to, że bydlak rozwalił ten wóz. I w ogóle mnie nie atakują przez to.
Granaty samoróbka zawsze mi się przydadzą. Dobra. Oni mnie nie atakują, ale to kwestia... Właśnie, o, tu jest coś. A to zapewne przewozili. Co tu się wydarzyło? Jesteś tam? Dziwne zjawisko to łagodny eufemizm. Co masz na myśli, bracie? Mam na myśli to, że był tam gigantyczny mutant, który nawet mnie nie zauważył i jakaś taka dziwna mgła, taka jak podczas ceremonii. Och, cóż, to zaskakujący obrót spraw. Bracie, teraz nie mogę ci powiedzieć, ale spotkajmy się na farmie Jazeera wkrótce. Myślę, że jesteś już gotowy. O! Mam nadzieję, że nie zaczniemy teraz atakować. Dobra, bezlicym na farmie Jazeera. Ajajajajajajaj, no dobra, no. Znowu mnie tutaj czeka, kurczę, bieganie tutaj. No ale dobra. Albo wiecie co? Jeszcze jedno. W międzyczasie uwolnimy tych dwóch. W swoim naturalnym środowisku. Klein, co ci tyle zajmuje? Przecież jesteś zawodowym mordercą. Nie rozpraszajmy go, jeszcze sobie strzeli w stopę. A, racja. Skup się, Crane. Ku zwycięstwu! Crane? Crane, mamy tu coś, co cię zainspiruje. Dajesz, Tolka! Jak mnie z... No po prostu to jest nielogiczne. To jest nielogiczne, jak oni mnie tutaj w bambuko zrobili. A jestem ślepy jak but. Jestem ślepy jak but. Dobra, most kolejowy. Gdzie jest most kolejowy? Goddammit, niezbadane okolice mostu. Tutaj, dobra. Nie jest źle. Dobra, idziemy sobie jeszcze raz. Tym razem już ich normalnie ubijemy. Myślę, że bez żadnego problemu. Tak? Też się ze mną zgadzacie? Prawda? Prawda? No ale naprawdę? Ja, czy tutaj nie jest ta elektrownia, gdzie ja mogę sobie domek zrobić? Nie, chyba to nie ta. Szkoda. Cholera! Taśma się zerwała! Przecież miałeś naprawić jamnika! Mam ważniejsze sprawy na głowie niż serwisowanie zepsutego sprzętu grającego, Tolka! No i po ścieżce dźwiękowej! Rozwalić go! Zostaw go do mnie! Aj! Aj! Aj, aj. Czekaj, ta tam jest. Gin, skurwysyn. Tu mamy spokój. Co, już wszyscy? Nie, no chyba nie. Czekajcie, weźcie. Dobra. Okolice mostu. No dobrze, no to próbujemy raz jeszcze. Teraz już nie dam się tak zaskoczyć. To oczywiście weźmiemy. Hej, ty! Prosisz się o to! Bocz łopaty!
Najwyższy czas! Gdzie jeszcze? Słyszę, ale nie widzę. Mam się, kurwa! Dobra, apteczka, żeby znowu nie paść ofiarą nieprzewidzianych sytuacji. Panie, co on tutaj taki jest? Tu jestem! W porządku, czysto. Jesteśmy w jednym z wagonów, nie strzelaj! Zapukaj trzy razy, to cię wpuścimy. Dolga, odwaliło ci, nie każ mu liczyć. No seriously, ja mam jeszcze was kuźwa szukać. Przecież strzelę... Strzelę was w pysk zaraz. Nie. Tu? Nie. Mam nadzieję, że te wagony liczą się jakoś tak, wiecie, sensownie. A nie, że z każdej strony będę musiał sprawdzić. No. Tu nie mogę, to tamtędy. To nie jest nasz szef. Idź sobie! To ja, Palanty! Wpuść go, Fatin, to... Masz rację, nie umie liczyć do trzech. Kurwa, no przecież było trzy, no o co wam chodzi, ty? Ja pierdziule. O, zaraz auto będę mógł zresetować. Co tu do jasnej cholery wyprawiacie? Tajemnica. Nic mu nie mów, Fatin. Wiesz doskonale, że tacy jak on natychmiast wszystko wygadają. Ale później może nam pomóc. To powiemy mu wtedy, kiedy będzie mógł. Może pozwólmy mu tu zostać? W naszym towarzystwie może tylko zmądrzeć. Wasza hojność jest niezrównana, ale przypominam sobie, że wcześniej obiecaliście mi coś. Nie doceniasz nas, Crane. Już to włączyliśmy zdalnie, kilka minut temu. Teraz lokalizator wskaże ci wszystko, co ma w sobie chip. A jak coś ma chip... To zazwyczaj jest bardzo cenne. Chyba, że to pies sąsiada. A teraz do roboty, Tolga. Czas ruszyć z projektem. Odezwiemy się, Crane. Trzymaj się! Dobra. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Bardzo dobrze. Ich mam zrobionych. Tak więc tak, teraz idziemy... A czekajcie, nie, bo ja mogę tu wejść. Przywołaj pojazd. To jest właśnie to, co mi jest było potrzebne. Dobra. Skrytka. Czy ja coś tu potrzebuję? Nie, ale mogę to wziąć. To też, bo oczywiście to... Dobra, tego nie mogę już wziąć. Co mi będzie to tak teraz ten, pyrkać? Dobra. No never mind. Dobra, jesteśmy kochani na miejscu. W międzyczasie zrobiłem sobie porządek, przynajmniej w swoim ekwipunku, przy okazji sprzedając swój, stety bądź niestety, ale... kalibur, to nie, to na pewno nie bierzemy, dubeltówkę sprzedamy, to też tasek do jarzyn, to wszystko tak... I już znowu nie mamy czasu, znaczy nie mamy miejsca na to. Jakieś średniowieczne toporki, to wszystko ok. Możemy zaraz sprzedać. No, przy okazji sprzedałem swój pistolet, no ale dobra. Pogadajmy z Bezlicym. Dobrze znów cię widzieć, bracie. Obawiam się, że tym razem mam dla ciebie nie najlepsze wieści. Przyzwyczaiłem się. Co jest grane? Kyle, już wiesz, prawda? Wiesz, że to, że ludzie się nie zarażają, to tylko zasłona dymna. Dosłownie dymna. Matka znalazła sposób, by zwalczać zarazę za pomocą pewnego, nazwijmy to,
eliksiru. Widziałeś na własne oczy, jak on działa. A więc istnieje lekarstwo. Czy nazwałbyś lekarstwem bandaż nałożony na otwartą ranę? Nie! To, co teraz mamy, to tylko tymczasowe rozwiązanie. Obecnie pracujemy nad innymi, skuteczniejszymi. Ale potrzebujemy czasu i dłuższego okresu spokoju. Niech zgadnę. Eliksir się wam kończy. Niestety, właśnie tak. Dlatego zależało mi, żebyś tu przyszedł. Chcę zaoferować ci układ. Znajdź więcej eliksiru, a część będzie twoja. Matka nauczy cię, jak go używać. Będziesz mógł powrócić do Haranu ze wspaniałym łupem. Chyba, że zdecydujesz się zostać z nami. Odnoszę wrażenie, że masz pomysł, gdzie szukać tego towaru. Wielu naszych braci wyruszyło na jego poszukiwania. Ostatnio straciliśmy kontakt z trzema z nich. Mieli zbadać pewną jaskinię. To, że zobaczyłeś mgłę, nie jest przypadkowe. Musiał być wyciek. Wygląda na to, że ktoś znalazł eliksir i uciekł z nim. No dobra, sprawdzić jaskinię. Łapię. Do widzenia, bracie. Mam nadzieję, że przyniesiesz dobre wieści. Dotrzyj do jaskini. Kurde. Gdzie jest ta jaskinia? Daleko. No ale dobra, tego już nie zrobimy w tym odcinku. Bo i tak już sporo widzieliście. Tak więc zakończę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i do zobaczenia w następnych produkcjach serii Dying Light The Following. Pozdro, Cheveral. Hej, hej!